Było to około godziny 10:00. Tak przed chwilą przeczytałem w Ewangelii. Co było około godziny 10:00? Jan, późniejszy apostoł i ewangelista, uczeń świętego Jana Chrzciciela, spotkał Jezusa. Jezus wejrzał na niego i powołał go, aby został apostołem. To musiało być tak silne przeżycie, że po wielu latach, już w sędziwym wieku, Jan pamiętał, która to była godzina dnia, 10:00. Według naszego liczenia 16:00. Może są w Twoim życiu jakieś takie wielkie, ważne zdarzenia. Pamiętasz dokładnie nawet godzinę, w której się to stało, mimo że minęło tyle lat. Później święty Jan, kiedy spisywał Ewangelię i ile razy miał pisać o sobie, nie używał zwrotu Jan Ewangelista, albo Jan Apostoł, albo ja to widziałem, ja to słyszałem, tylko uczeń, którego Jezus miłował. To widział, to słyszał, to przeżył. Uczeń, którego Jezus miłował. A co innych nie miłował? Oczywiście miłował. Tylko że Jan jako pierwszy z apostołów przeżył to, że Jezus jest miłością. I potem w swoim pierwszym liście, pisanym już u schyłku życia, taką właśnie zapisał definicję Boga. Bóg jest miłością. A myśmy uwierzyli i poznali miłość, jaką Bóg ma ku nam. Bracia i siostry, pełne przeżycie i zrozumienie chrześcijaństwa zaczyna się osobiście w tym człowieku, który uwierzy w miłość Bożą. Uwierzy w to, że Bóg go kocha, że z miłości mnie stworzył właśnie mężczyzną, kobietą. Postawił na drodze mojego życia różnych ludzi, którzy mnie kochają, rodziców, rodzeństwo, męża, żonę, przyjaciół. To w ich serce Bóg wlał miłość do mnie i przez nich mówi do mnie: kocham Cię. I także mnie obdarzył zdolnością kochania. Bóg w swojej dobroci ma propozycję dla mojego pobytu na ziemi. Ta propozycja Pana Boga to jest powołanie. Mogę przyjąć tę propozycję, jeśli pójdę za głosem powołania, ale nie muszę. Bóg mnie nie zmusza, Pan Bóg do niczego nie zmusza. Jeśli pójdę za głosem powołania, będę szczęśliwy. Jeśli nie pójdę za głosem powołania, a będę szedł inną drogą, ale czynił dobro, będę mniej szczęśliwy. A jeśli wybiorę drogę grzechu, zła, przegram życie. I właśnie o powołaniu jest dzisiejsze Słowo Boże. Najpierw powołanie małego chłopca Samuela, wzruszająca historia, oddany na służbę Bogu jako 6-letni chłopiec. Śpi w świątyni i słyszy głos Boga, ale nie rozumie, że to jest głos Boga. Potem, pouczony przez kapłana Helego, mówi: mów Panie, bo sługa Twój słucha. I Samuel zostaje prorokiem i przywódcą dla Izraela. To było 1050 lat przed narodzeniem Chrystusa, więc już niemal 3000
100 lat minęło od tamtego zdarzenia. A w Ewangelii powołanie pierwszych apostołów Jana, Andrzeja, a potem ich braci. Szymona, któremu Jezus nadaje imię Piotr, i Jakuba, brata Jana. Poszli za powołaniem. Ich życie nie było łatwe, ale było szczęśliwe. Spełnili to, co im Pan Bóg proponował. Doszli do świętości, doszli do zbawienia. Jednym z powołań Bożych jest powołanie do życia w małżeństwie. Bóg zaprasza mężczyznę i kobietę do miłości, którą Chrystus uświęca sakramentem. Ale wtedy to powołanie będzie spełnione, jeśli mąż i żona będą patrzeć na wszystko, co związane jest z małżeństwem, z wiarą. I będą chcieli przeżywać wszystko w swoim małżeństwie, tak jak Bóg tego chce. Jeśli nie będą realizować swojego planu, swoich pomysłów, ale plan Boży. Bóg chce, by małżeństwo było skierowane ku posiadaniu dzieci. Czy w przekazywaniu życia liczymy się z Panem Bogiem? Czy może tylko własnymi planami, a czasem wręcz egoizmem? Są małżeństwa bezdzietne. Wielki to krzyż. Czy umiemy przyjąć ten krzyż z pokorą? Biblia mówi o małżeństwach bezdzietnych zawsze z wielkim szacunkiem i współczuciem. Mimo że w tamtych czasach, kiedy Biblia powstawała, piętnowano małżeństwa bezdzietne. Tu trzeba przypomnieć, że jedną z podstawowych zasad moralnych chrześcijaństwa jest taka: cel nie uświęca środków. Nie mogę godziwego, dobrego celu osiągać za pomocą złych, grzesznych środków. Dlatego Kościół sprzeciwia się in vitro. Bóg uświęca miłość mężczyzny i kobiety żyjących w sakramencie małżeństwa także w wymiarze ciała, seksualności. Czy w tej sferze liczę się nie tylko z mężem, z żoną, ale też z Panem Bogiem? Przed grzechem nieczystym także, który może być popełniany w małżeństwie, przestrzega święty Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu. Czy na wierność małżeństwom mam taki sam pogląd, jak ma Pan Bóg? Małżeństwo jedno, nierozerwalne aż do śmierci. A może uważam błędnie, że można się rozwieść i żyć w nowym związku, decydując się na życie w nieustannym grzechu? Czy wierzę w to, że Bóg tak nas kocha, że daje nam przez sakrament małżeństwa nie tylko w dniu ślubu, ale w każdym dniu siłę, łaskę, by wytrwać i spełniać powołanie małżeńskie? Czasem u początku małżeństwa albo w trakcie jest grzech, błąd, narzucanie swojej woli. Zawsze można się nawrócić. Jeśli zwrócimy się ku Bogu, jeśli będziemy za zło żałowali, On może to przebaczyć, przemienić, naprawić. Dzisiaj odnawiamy w naszym Kościele w czasie mszy świętych śluby małżeńskie.
Kochani małżonkowie, postanówcie sobie głębi serca, głębi swej woli. Chcemy bardziej uwierzyć w to, że Bóg nas kocha. Chcemy w naszym małżeństwie na wszystko patrzeć tak, jak patrzy Pan Bóg. Chcemy być sobie wierni i wierni Panu Bogu. Amen.